skromnym i symbolicznym gronie. Za chwilę zobaczą Państwo ogłoszenie artykułu pierwszej edycji na Kompisie, które poprowadzę wspólnie z tutaj Rafałem Pawłowskim, moim współkolegą, współknucz. Przepraszam, ale troszkę jestem w stanie rozdrganym. Najpierw może powiem dlaczego i co się dzieje. Otóż 5 lat temu wymyśliliśmy i zaczęliśmy nagrody dla najgorszych polskich filmów węża. Wymyśliliśmy je w warunkach bardzo spartańskich. Pierwsza edycja odbyła się właściwie w internecie. Nagraliśmy najpierw zebrało się kilkudziestu krytyków filmowych, kilkudziesięciu wybraliśmy nominacje. Potem, żeby ogłosić werdykt 1 kwietnia, nagraliśmy ogłoszenie werdyktu kilka dni wcześniej. Jeszcze wtedy trwało głosowanie, więc każdy z odpowiadających, kto wygrał w danej kategorii, musiał nagrać wszystkie wersje. Czyli po kolei mówił, że wygrał ten, potem, że wygrał ten, potem, że wygrał ten. A myśmy tylko potem wybierali i zmontowali właściwe wersje w ostatniej chwili, po to, żeby to wszystko 1 kwietnia 2012 roku miało miejsce. No a potem te nagrody nam raz lepiej, raz gorzej szły. Mieliśmy gale, które odbywały się w Teatrze Imka. Mieliśmy często laureatów na sali, którzy odbierali te nasze węże. Może nie często, ale się czasami zdarzało. I przez te 5 lat rozrastała nam się Akademia. W tym momencie liczy już blisko 200 osób. To są krytycy filmowi, artyści, ludzie zajmujący się kulturą w sposób aktywny, to znaczy nie tylko wchłaniający kulturę, ale też coś z siebie wydalający, w sensie, czy to pracownicy kultury, bibliotekarze, prowadzący jakieś kursy, blogi, cokolwiek, w jakiś sposób reagujący na tę kulturę, w sposób czynny, a nie tylko pierwszy wchłaniający. I jest nas blisko 200 osób. Myślałem tak naprawdę już 3-4 lata temu, ale cały czas nie czułem, że to jest jeszcze ten moment, nie miałem tego środku, że powinniśmy nie tylko szydzić, ale też w jakiś sposób docenić to, co pewnie to dzieje się w polskiej kulturze, popularne. Bo nagle kultury wysokiej mamy mnóstwo. Dla wybitnych filmów, dla wybitnych książek, dla tych komiksów, młodzi, dla każdego gatunku kultury mamy w tym kraju tak dużo, a nie chodzi o to, żeby doceniać te rzeczy, które są równocześnie dobre, mądre, ale też dla ludzi, ale też popularne, ale też sprytnie wymyślone i dające się fajnie wchłaniać. No i tak powstały misie. Ta pierwsza edycja misie, którą zdecydowaliśmy się zrobić tu w Łodzi. I miejmy nadzieję, że będziemy ją kontynuować w tejże Łodzi. Okazała się w efekcie równie trudna, problematyczna jak pierwsza edycja węży. To znaczy spotykamy się w gronie wręcz symbolicznym. Spotykamy się w dniu, w którym ta impreza, czyli Międzynarodowy Festiwal Komiksów i Gier, rozrósł się o piątek, w związku z tym ten piątek jeszcze nie jest imprezą tak głośną i tak pełną ludzi jak sobota i niedziela, które nas czekają za chwilę. Spotykamy się o godzinie 17, co jak widać nie jest najlepszą godziną. Spotykamy się, gdy za ścianą toczą się wielkie rozgrywki sportowe, troszkę nam przeszkadzają i nas zagłuszają. Mam nadzieję, że wszystkie te elementy w ciągu kolejnego roku uda nam się zniwelować i za rok te misie będą już atrakcyjną i sympatyczną nagrodą, gdzie przetrwamy ten rok, chociaż dzisiaj przeżyłem już kilka załamań. Przeżyłem jeszcze największe załamanie w tym wszystkim, bo wartością tych nagród miało być też to, że je będziemy dzisiaj wręczać. A ja je zamiast wręczać dzisiaj, mogę co najwyżej Państwu zademonstrować. O, już Państwu je zademonstruję. Już nawet tego nie mówię. O, to są te. Teraz dochodzi o to, żebym miał ją przesunąć. Tak wygląda człowiek, który stworzył logo w Misiu.
tworzą także logo Węgrzy. Paradoksalnie jest też nominowany w dzisiejszych nagrodach. Nazywa się Karol Kalinowski i jest wybitnym twórcą komiksowym i nie tylko z Olsztyna. No przed nim to są nasze statuetki. Tak wyglądają bez niego na zbliżeniu. Bardzo przypominają te logo, które Państwo widzą już od miesiąca czy dwóch. Problem polega na tym, że w tej chwili też statuetki znajdują się w paczce wysłanej przez UPS. Więc nie zobaczymy ich na dzisiejszej gali warstwy fizycznej. One są wydrukowane na drukarce 3D, ładnie pomalowane, sympatyczne i fajne. Karolowi już dziękujemy. Niestety nie zdołamy dotrzeć na dzisiejszą uroczystość, co było tym, jak to się mówię, coś tam przewala, przechyla i tak dalej. Jestem mało wymowny i zmęczony dzisiaj, ale powiedzmy, że nie przeszkodzi nam to oficjalnie tak ogłoszeniu przynajmniej werdyktu. Ja ci wejdę w słowo. Popkultura to gra wyobraźni i Państwo po prostu muszą sobie niektóre rzeczy na tej dzisiejszej skromnej uroczystości wyobrazić. Ja liczę, że zgromadziły się tu osoby, które tę wyobraźnię mają bogatą i nie będzie to problemem, także mimo, że tych statuetek nie ma, musimy wyobrazić sobie, że one są, bo fizycznie gdzieś są. Mimo, że nie ma z nami w większości nominowanych, to wyobraźmy sobie, że jednak oni tutaj z nami siedzą. No i najważniejsze, że nie musimy sobie wyobrażać tych dzieł, bo dzieła są, było co nagradzać. To jest trochę tak, że jak się 5 lat temu mierzyliśmy z wężami, to tam było co wyszydzać, tam było co krytykować. I wtedy może jeszcze niekoniecznie dało się dyskutować o jakiejś fajnej popkulturze. A z roku na rok jest geometryczny przyrost fajnych rzeczy, nie tylko z obszaru komiksu, no bo jesteśmy na festiwalu komiksu, a tu trzeba zaznaczyć, że w tych nominacjach i nagrodach, które za chwilę zobaczycie, o których usłyszycie, są filmy, jest literatura, jest spektakl teatralny, jest muzyka, więc ta przestrzeń rażenia jest bardzo szeroka. Określenie popkultura też tutaj jak gdyby staramy się traktować szeroko, nie zawężać do jakichś kilku dyscyplin, z którymi kojarzy się ono w pierwszym momencie. Także za chwilę nominowani oraz dowiecie się Państwo, kto został laureatem, laureatami, kim są laureaci pierwszych misiów. Właśnie chyba dotarł jeszcze jeden nominowany, dzień dobry. Mówimy o tym, w skrócie mówiliśmy o tym, że odbywa się gala w sposób dość symboliczny i nie dojechały statuetki. To był skrót wiadomości na czasowym odcinku, a teraz już jedziemy. Pierw, ja jeszcze tylko powiem, na czym to w ogóle wszystko polega. To wszystko polega na tym, że... Co, myślisz, że ten będzie lepszy? Myślę, że tak. Dobra, to ten będzie lepszy. W skrócie to wszystko polega na tym, że chcemy traktować kulturę popularną jako całość. Nie tak jak wszystkie dotychczasowe nagrody dzielić na filmy, komiksy, książki, muzykę i tak dalej, tylko szukać emocji, bo kultura popularna powinna wzbudzać emocje, powinna być wyrazista. Tymi dwoma kluczami się kierowaliśmy. Są cztery kategorie, które oznaczają cztery podstawowe emocje. No i są kategorie, w których szukamy wyrazistych postaci, zarówno tych fabularnych, jak i twórców, czyli człowieka, który potrafi taką kulturę nam fajnie wytworzyć. No i teraz już przechodząc do konkretów, misie 2017, otwórzmy zabawę. Pierwszą kategorią była kategoria rozwaliło, czyli szukaliśmy, co jeszcze tylko dodam, że w przeciwieństwie do węży, które są rocznikami, tutaj traktujemy rzeczywistość sezonami, czyli od 1 lipca do 30 czerwca, czyli w tym roku myślimy o rzeczach, które miały premierę między 1 lipca 2016 a 30 czerwca 2017. No i stwierdziliśmy, że tak naprawdę rozbawiło nas do poziomu nominacji, rozbawiły nas cztery sprawy, rzeczy, wydarzenia, nie wiem jak to nazwać, bo każda jest inna. Po pierwsze. Rozbawił nas aż dziennik. Aż dziennik ze swoją codzienną porcją mocno zdystansowanych wiadomości odbijających się od naszej rzeczywistości. Po drugie,
Rozbawiła nas bardzo mapa San Escobar, którą ktoś bardzo pieczołowicie, nie wiem kto, bardzo pieczołowicie stworzył. Tam, jeśli się wczytacie, tam jest wszystko. Każda rzeka, każde miasto ma swoją bardzo znaczącą nazwę i bardzo polecamy. To można znaleźć w wielu miejscach, od koszulek po Facebook. Zabawy w czytaniu jest na długo. Rozbawiło nas Ucho Prezesa, serial internetowy, który no, chyba w tym roku był, zrobił największą furorę medialną ze wszystkich rzeczy, jakie można było cyklicznie zobaczyć w naszym kraju. I czwarta nominacja, rozbawił nas teledysk i piosenka Zdrajca Metalu grupy Nocny Kochany. Jeśli tego nie znacie, bardzo polecamy. No to jest po prostu śmieszne. Rzadko się zdarza grupa, która gra metalową muzykę, ostro rockową muzykę i równocześnie ma do tego, że ją gra dystans. Ten zespół ma, co słychać w jego tekstach i słychać też i widać też w ich teledyskach. Ten teledysk naprawdę jest zacnym kawałkiem zabawy. No i teraz po głosowaniu naszej Akademii wyszło nam po podliczeniu głosów, że laureatem pierwszym misiu w kategorii Rozbawiło zostaje Aż Dziennik. Aż Dziennik. Teraz zostaliśmy pana poprosić. Zostanie, możemy sobie uścisnąć ręce. No, statuetkę to jakoś przekażemy przy najbliższej okazji. Niczego nie wygraliśmy. Nigdy. No i jest najwyższy czas. Chciałbym coś powiedzieć, bo to jest bardzo ważna chwila dla mnie. Jechałem tutaj teraz autostradą po porażkę. Zwykle jesteśmy mistrzami w zdobywaniu nominacji. Mamy bardzo duże, bardzo długą listę trzech nominacji i tam jakoś taka kolejna kolejny nie wypał, ale bardzo mnie cieszy, że się udało. Aż Dziennik tworzy parę osób, to wymienię Marka, Łukasza, Mariusza i mnie. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, kurczę, nigdy nie wygrałem niczego. Znaczy boję się, że już nigdy nie wygram, ale cieszę się, super, super. Mówimy się na odwrót, tak powiem, przepraszam, do historii. Przypomniało mi to strasznie, był też taki monolog na Złotych Globach, kiedy rodzina Soprano, cała obsada rodziny Soprano dostała Złote Globy i każdy wychodził po kolei. Jeszcze nigdy niczego nie wygrałem. Słuchaj, no, przy wężach też niektórzy tak mówią. A przy wężach rzadko się pojawiają na scenie. Przechodzimy do drugiej kategorii, najlepszy bohater. Czyli szukaliśmy wszędzie. W filmach, serialach, w prozie, w komiksach, dobrych, ciekawych postaci i znaleźliśmy następujące. Prezydent Adrian Adam, witamy bardzo serdecznie i no, taką fotkę znaleźliśmy, myślę, dość dobrze oddającą charakter tego, o czym mówimy, czyli pierwszego sezonu serialu Ucho Prezesa, czyli postać prezydenta z serialu Ucho Prezesa. Po drugie, postać Janusza Jasińskiego z filmu Jestem Odlewcą. Film polecamy, dobra kryminalna opowieść czasów PRL-u. Postać Jurka z filmu Sztuka Kochania. Opowieści o Michalinie Wisłockiej, a to był jej no, partner życiowy w okresie, o którym opowiada ten film. Postać Kligera z cyklu powieści sensacyjnych, przygodowych, historycznych, Krieger. Czterotomowy cykl opowiadający o walkach wywiadów polsko-sowieckiego i polsko-niemieckiego z czasów międzywojennych. Bardzo dobra proza przygodowa. No i postać Zawadzkiego z serialu Perfect. Myślę, że fajny zestaw tego, co się ciekawego w polskiej popkulturze męskie działo w ostatnim sezonie. No i zwycięzcą został Janusz Jasiński, czyli bohater filmu Jestem Mordercą. Pozostaje nam tylko przyklasnąć. Dzwoniliśmy do scenarzysty. W tej sytuacji
sytuacji statuetka należy się aktorowi i scenarzyście. Rozmawialiśmy wczoraj ze scenarzystą Maciejem Pieprzycą. Jest w castingach do jakiegoś kolejnego swojego projektu i nie mógł dzisiaj być z nami. Może to i lepiej, teraz każdy z nas sobie to po cichu myśli, ale przekażemy statuetkę z dużą przyjemnością. Aktor również nie mógł do nas dotrzeć. No i przechodzimy do trzeciej kategorii, szybko i konkretnie przez to przelećmy. Wzruszyło. Co nas wzruszyło w ostatnim roku? Nas, mężczyzn, kobiety z Akademii Popkulturowej Akademii Wszystkiego wzruszyło kolejno. Wzruszyła nas reklama Allegro. Nie wiem, czy Państwo ją widzieli. Bardzo sympatyczna, kilkominutowa filmik o tym, czego człowiek pragnie w święta, czego szuka. Co tu jeszcze dodać? No reklama też może być częścią popkultury. To jest chyba najważniejszy przekaz w tym wszystkim. I może nam opowiedzieć coś ciekawego. Wzruszył nas komiks KRL-a, czyli tego człowieka, przez którego nie mamy w tej chwili z nami statuetek. No ale cóż poradzić? Kościsko. Wzruszyły nas powidoki, ostatni film Andrzeja Wajdy. Wzruszyła nas akcja Tikowa, czyli drugi raz wchodzimy w świat muzyczny. Akcja polegająca na tym, że grupa T-Love ma lat bodajże 35, jak te lata lecą. I w związku z tym poproszono innych wykonawców polskiej muzyki rockowej, rozrywkowej, alternatywnej i innej, żeby nagrali covery różnych piosenek T-Love. I co miesiąc kolejna taka piosenka pojawia się w internecie. Bardzo ciekawe są efekty, bardzo je polecamy. My tutaj mówimy o pierwszych sześciu, no bo mówimy do końca czerwca. Akcja trwa przez cały rok, więc kolejne piosenki pojawiają się jeszcze wciąż i będą się pojawiać do grudnia. No i wzruszył nas komiks totalnie nienostalgia. Osobista, wzruszająca historia opowiadająca o młodości w czasach PRL-u. Ten PRL paradoksalnie będzie nam się przebijał w dzisiejszych nagrodach kilkakrotnie. No i kto wygrał, to okazało się, że nas najbardziej wzruszył. Jak sądzisz na fale? No, reklama Allegro, czego szukasz w święta? I tu może być zdziwienie, ale ponieważ rzeczywiście jak gdyby te bardziej zwarte popkulturowe propozycje literackie, filmowe były bardzo ciekawe, ale jednak chyba ta właśnie reklama, ten filmik, bo to też nie był on zrealizowany w kategoriach takiej klasycznej reklamy, no on poruszył zbiorową wyobraźnię. No, dzięki temu, że był emitowany oczywiście po prostu bardzo szeroko w mediach, rzeczywiście był dyskutowany przez kilka tygodni w momencie, kiedy miał swoją premierę. No i chyba to zdecydowało, że rzeczywiście jego popularność po prostu zdecydowała. Ja myślę, że też zdecydowało trochę to jest taka esencja wzruszenia. W sensie to prawda. To było uderzenie piąką, które miało nas wzruszyć i okazało się, że dokładnie tego wielu akademików potrzebowało. Nagroda trafia do studia Katka, studio, którego nakręciło, i do reżysera bynajmniej niepolskiego, co też jest jakimś wskazówką. Reżyser. Żaden polski reżyser tak nas nie wzruszy jak reżyser z Zachodu. Najlepsza bohaterka. Kolejna kategoria osobowa i oto panie, które nas zachwyciły, wzruszyły, wzbudziły nasze emocje po prostu. Były w tym najlepsze. Wanda, czyli bohaterka komiksu Totalnie Niedostępna. Pani Basia, witamy dzisiaj na sali serial Ducho Prezesa. Zofia Beksińska, postać autentyczna. No tutaj mówimy oczywiście o kreacji filmowej z filmu Ostatnia Rodzina. Zosia z filmu Woły. I druga postać autentyczna, aż w naszym wypadku mówimy o postaci filmowej, czyli Kalina Wisłocka z filmu Sztuka Kochania. Kto okazał się najlepszą bohaterką w tym sezonie?
według naszych akademików? Zofia Beksińska. Zofia Beksińska. Ponownie nagroda trafia do scenarzysty, czyli pana Bolesno i do aktorki Aleksandry Koniecznej. Przekażemy statuetki, jak tylko do nas dotrą. Niestety nie mogli z nami być również pani Aleksandra, miała dzisiaj jakieś nagranie dubbingu z kolei. A my przechodzimy do tego, co wstrząsa, bo wstrząsają nami rzeczy najróżniejsze. Wbrew pozorom to nie są tylko, tak jak można domyśleć, kategoriami popkultury zachodniej, horrory w sensu stricte. Wstrząsnąć można w różny sposób o to, co nami wstrząsnęło w tym roku. Spektakl Klątwa. Nawet jeśli nie wszyscy na nim byliśmy, mało kto na nim był, to również jego odbiór medialny, to co się działo wokół niego, nieźle wstrząsnęło nami wszystkimi i naszym myśleniem o religii i o teatrze. Komiks Stolk. Chcesz coś dodać? Nie, no. No tak, mieliśmy te dwóch prowadzić. No, ale się rozgadałeś niestety. Tu mamy crossover z nagrodami Nike, bo zbiór opowiada ślady Jakuba Małeckiego, był również nominowany do Nike. W życiu bym nie pomyślał, że wymyślając te nagrody, że cokolwiek nas będzie łączyło z Nike, a to proszę, człowiek nigdy nie wie, co się dzieje. No i Going, film, który wstrząsnął w sposób czysty nami w ostatnim roku kinowym zdecydowanie najbardziej. I czas na laureata. Tu chyba nie było większych wątpliwości w gronie akademii. Kiedy zaczęły te głosy spływać, okazuje się, że Wołyń w swoim uderzeniu czysto filmowym zdobył kolosalną przewagę w głosowaniu. Mamy na sali gościa z Wołynia. Pozostaje na tylko uścisnąć sobie ręce. Nie mogę przekazać konkretnych statuetek dla producentów i dla reżysera, ale mam nadzieję, że takie popkulturowe nagrody również są prawdziwe. No, ja jeszcze mogę zdradzić, zanim oddam panu głos, że Wojtek Zmarzowski nie mógł być, dlatego że kręci kolejny wstrząsający film, jest w połowie zdjęć, bo jest po 30 dniach, a nam jest chyba 60 z tego, co się orientuje. Opowiadający o polskim kościele, więcej nie zdradzę, ale myślę, że kolejne nominacje właśnie w tej kategorii bardzo pewne. To ja może tylko dodam, że jest on kręcony pod wiele mówiącym tytułem Trzy. Film, nad którym pracuje Wojtek. Ja bardzo krótko chciałem powiedzieć, że jestem zmuszony. To jest bardzo miłe po prostu, że po tym całym harówce, to to była 3-4 lata pracy. W tej chwili doszliśmy do takiego momentu, że czujemy, że no, było warto. Znaczy nie tylko. No, sami mamy takie poczucie, ale uzyskujemy to poczucie w formie tego, że film jest nagradzany. Dziękuję bardzo. Kapitule, dziękuję Państwu. W kameralny sposób, ale i tak próbujemy się tutaj poczuć prawie jak na prawdziwej gali filmowej, gali nagród kulturalnych. Pomóc przynajmniej oddać choć taki głos niektórym laureatom. Najlepszy czarny charakter. Tą kategorię wymyślałem z największą przyjemnością i takich nagród w polskiej kulturze brakuje. Docenić to, że gdzieś pojawił się ktoś naprawdę łapiący za gardło i mocno trzymający. Tym razem nominacje wyglądają następująco. Antoni z serialu Ucho Prezesa. Postać przerażająca. Boruta z cyklu Legendy Polskie. To byłby niezły crossover, jeśli panowie się kiedyś spotkali. Komendant Słota z serialu Belfer. I Lord Solo z komiksu Będziesz Smażyć się w piekle. No i nagroda dla najlepszego czarnego charakteru trafia do Antoniego. Antoniego, bardzo prosimy o przekazanie przy najbliższej okazji
naszych wyrazów sympatii. Postaramy się również przekazać statuetki. Staramy się przekazać informacje, które panu również. My wiemy, że są napięte stosunki na tej linii, ale jakoś może się udać. Ale przynajmniej Robertowi Górskiemu, on jako scenarzysta też dostanie statuetkę, więc jemu będzie prościej. Bo to scenarzysta i aktor dostanie. Są dwie statuetki. Są dwie statuetki. Działo się, czyli ostatnia, czwarta kategoria, emocjonalna, to nominacje mamy następujące. Serial Belfer, sezon pierwszy, drugi niedługo na antenie. Komiks Będziesz smażyć się w piekle, Prosiaka, Krzysztofa Obedyka. Inwazja, powieść Wojtka Miłoszewskiego. Operacja Bazyliszek, film krótkometrażowy. Cyklu Legendy Polskie i powieść Śliski interes Ryszarda Czwigleja, tu również witamy na sali. Bardzo nam miło, że mamy jeszcze jednego z nominowanych, a teraz przekonajmy się, i tu znowu wracamy do tematu PRL-u właśnie, i do tych PRL-owskich opowieści, bardzo dobry kryminał rozgrywający się w tamtym okresie. No a co Akademia uznała za najwybitniejsze działo się w ostatnim sezonie? Będziesz smażył się w piekle z wydawnictwa Kultura GMW, którego przedstawiciela mamy tutaj. Mamy wydawcę. Wydawcę. Możesz powiedzieć, dlaczego wydajesz takie rzeczy? Prosiak, czyli Krzysztof Owedyk, obowiązki służbowe, gdyż na co dzień pracuje w zwyczajnym, normalnym biurze, od poniedziałku do piątku, nie mógł dzisiaj dojechać, pojawi się na festiwalu jutro. Bo jest też nominowany do jutro. No to statuetki jutro przekażemy. Zresztą komiks Będziesz smażyć się w piekle jutro jest nominowany w kategorii najlepszy polski komiks roku tutaj na gali festiwalowej festiwalu komiksu. Zadzwoniłem do Krzyśka, żeby go zapytać, co mam powiedzieć, jeśli dostanie. Powiedział, że się nie spodziewał, jest bardzo wzruszony. Także przekazuję, nie spodziewał się, jest bardzo wzruszony i dziękuję. Dziękuję. Pozostaje nam ostatnia kategoria, najlepszy twórca. Życząc sobie w przyszłym roku, żebyśmy mieli tu komplet nominowanych na sali, oto kogo nominowaliśmy w tym roku. Tomasz Bagiński za cykl Legendy Polskie. Allegro Legendy Polskie ma wielu ojców, ale ten wybór Bagińskiego jest jak gdyby tak, że on jest czymś, co chyba przy serialach amerykańskich nazywa się supervisorem. Tak. Rozmawialiśmy wczoraj, dzisiaj nie mógł dotrzeć, bo pracuje nad kolejnym innym serialem o nikomu nic mówiącej nazwie Wiedźmin. Zobaczymy za rok, czy będzie się czym chwalić. Ekipa, która skrzesiła przekrój. To nominacja zbiorowa i tutaj zdecydowaliśmy się na wyjątek. Czyli nominowaliśmy grupę osób, bo to, co zrobili, było chyba naprawdę wybitne i dziwne i rzadkie i udało się przede wszystkim. I za chwilę czwarty numer. Robert Górski za serial Ucho Prezesa. Janek Koza za rysunki. Zdecydowaliśmy się, że lepiej pokazać rysunek Janka Kozy niż Janka Kozy. I jedno i drugie to bardzo atrakcyjne wizualnie rzeczy. No i Wojtek Smarzowski za Wołyń i za krótkometrażowy film Ksiądz, który nakręcił dla stacji Showmax. Tak wygląda jego aktywność artystyczna w trakcie tego roku, o którym mówimy. No i najlepszy twórca. Ostatnia finałowa, chciałem powiedzieć statuetka, ale powiedzmy nagroda. Wędruje w Przekroju. Nominacja zbiorowa okazała się słuszna. Przekroju ani dziś nie ma, ponieważ idealnie dzisiaj otwierają wielką wystawę w Krakowie wszystkich starych ilustracji do Przekroju i tam powiedzieli mi, że muszą tam być absolutnie wszyscy co do jednego, więc nawet nie pomnili nikogo przysłać na swojego reprezentanta. Za 2-3 dni faktycznie nowy, to już będzie trzeci czy czwarty. Czwarty. Już czwarty numer. No a mam nadzieję, że też się ucieszą. I w ten sposób ogłosiliśmy wszystkie 8 tegorocznych kategorii. Jak mówię, za rok
mam nadzieję, że spotkamy się już w EC1 w znacznie lepszych warunkach na... no nie obiecujemy czerwonego dywanu, ale na uroczystości z prawdziwego zdarzenia. Czerwony dywan zawsze można sobie wyobrazić. Ja myślę, że do nas bardziej by pasował różowy, jeśli by było. Ten czerwony, nie wiem, no jakiś inny. Solenny. Na przykład.